Hej, hej! Dzień dobry, ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wiedźmim Lesie. Witam wszystkich w nowym roku. Życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze, żeby był lepszy niż rok poprzedni, żeby rośliny rosły pięknie i żebyście nie mieli żadnych szkodników ani problemów grzybowych czy też bakteryjnych. Witam w ulubieńcach grudnia, czyli takie trochę przypomnienie zeszłego roku w nowym roku. Mam nadzieję, że Sylwestra spędziliście tak, jak chcieliście, że Wam się to udało. Jesteśmy aktualnie na wyjeździe, dlatego oglądacie film z czwartku. Nagrywam dosyć późno, ze względu na to, że mam dzisiaj migrenę i musiałam troszeczkę dojrzeć do tego, żeby stanąć przed tymi wszystkimi światłami, przed kamerą. Na zewnątrz jest już ciemno, więc jedyne światło, jakie mam, jest to światło sztuczne, ale mam nadzieję, że jakość filmu bardzo przez to nie ucierpi. Wróćmy do ulubieńców grudnia, dlatego że jest ich 10 i chciałabym Wam je pokazać w miarę zwięźle, nie przedłużając. Zapowiedziałam, że będzie tutaj mój storczyk, mój najstarszy storczyk z tych, które mam tutaj we Wrocławiu. On jest przepiękny. Kojarzy mi się z takimi plemami atramentu na białej kartce, a że ja darzę pióra niezdrową miłością, to jest to dla mnie przepiękny widok, naprawdę. Ja tego storczyka dostałam jakieś 4 lata temu, będzie w styczniu, bo dostałam go na urodziny od siostry i szwagra. I on nieprzerwanie od tamtego czasu kwitnie, w tym roku dopiero kwitnie pierwszy raz, ale poprzednie lata kwitł częściej, a w tym roku kwitnie pierwszy raz, dlatego że troszeczkę za dużo kombinowałam w tym roku z tymi storczykami, bo przyniosłam je skory do takiej ala kokedam. Wisiały tutaj, teraz wiszą moje hoje na hakach, ale to sfagnum troszeczkę za szybko schło. Powiesiłam je tam dlatego, że nie chciałam, żeby mi zajmowały miejsce na parapetach, a żeby móc je podwiesić, to musiało być lekkie, dlatego poszły kokedamy. No i tam wyszło, że im się nie do końca dobrze, że ja postanowiłam je wrzucić w keramzyt. Tak jak możecie zobaczyć, moje wszystkie storczyki Phalaenopsisy rosną aktualnie w keramzycie i mają się dobrze. Dlaczego nie poszłam z powrotem w korę, skoro jest dobra i sprawdzona? Dlatego, że po prostu wylatywały mi zawsze ze storczyków masowo ziemiórki, czego chciałam uniknąć. Chociaż i tak ostatnio sobie przywlekłam ziemiórki do domu ze starą, z ziemią, z korą. Jezu, przepiękny jest ten storczyk, naprawdę. Uwielbiam go! Przywlekłam sobie właśnie z podłożem do storczyków, o czym Wam mówiłam. Kupiłam to podłoże w jednym ze sklepów budowlanych i przywlekłam sobie masę ziemiórek. I teraz troszeczkę przesuszam podłoże i wkładam lepiej, żeby te ziemiórki sobie wyginęły. Tak jak powiedziałam, teraz są w keramzycie, w słoikach zwykłych, litrowych, szklanych. Traktuję je tak jak inne rośliny w hydroponice, z tym, że mają dużo dłuższy okres przeschnięcia. Bo jak wyparuję woda, to czasami dopiero po tygodniu, dwóch dostają rezerwuar i to jest tylko centymetr. Z czego nawóz dostają raz na jakiś czas, co któreś podlewanie. No i tak sobie żyją, mają się dobrze, 2 z 4 zakwitły. 2 z 3 w sumie, bo ten jeden jest tam martwy już od jakiegoś czasu. Ale dlatego, że ja już tam chorego przerzuciłam i nie wytarzaskał się z tego, więc 2 z 3 zakwitły. Czekam, aż trzeci wypuści pętlę kwiatową. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak kwitnie drugi, to pokazuję te kwiaty w ulubieńcach listopada i serdecznie Was do nich zapraszam. Zresztą mogę Wam również tutaj wrzucić zdjęcie tego kwitnienia z moją przepiękną twarzą. Kolejną rośliną jest nie kto inny jak Philodendron Hosse, błonu, którego nie będę wyciągać, dlatego że on tutaj stoi w takim troszeczkę buszu i mogą runąć niektóre rośliny, jak go wyciągnę, więc będziecie mieli przebitkę. No i jego najnowszy liść, zresztą wszystkie liście u mnie, no może poza tym pierwszym, ale to był profil zwiadowca, więc dajmy mu spokój. No, jakby nie mam żadnych zastrzeżeń. Rośnie pięknie, nie wybrzydza, jest mu dobrze na tym regale, w tej wilgotności i osobiście jestem w Hosse błonu zakochana i tak jak mówiłam w poprzednim filmie, 2 filmy temu, poprzednie było w witrynie, jak mówiłam 2 filmy temu, podoba mi się dużo bardziej niż Paraiso Verde. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest spowodowane tym, że Paraiso Verde u mnie średnio rośnie i średnio się wybarwia, czy po prostu rzeczywiście Hosse błonu mi się bardziej podoba. Ale wiecie, co jest ciekawe? Ja jak pierwszy raz widziałam Hosse błonu, to widziałam sezonkę dosyć słabo wybarwaną, z odrobiną takiego kropkowania, powiedzmy, bo te plamy, te zmiany albinotyczne były okrągłe. Zazwyczaj nie widziałam takiego okazu. To jest roślina, która nie traci wybarwienia. Ma odpowiednie warunki, to wybarwienie będzie się pojawiać. Więc tutaj nie musimy się martwić żadną rewersją. Natomiast on jest naprawdę przepiękny. To, w jaki sposób układają się te przebarwienia w plamy, one potem żółkną, przechodzą w zieleń. Ta zieleń jest wciąż jaśniejsza, no ale nie jest już biela. No jest przepiękny. I chyba nawet lepiej, że to nie zostaje cały czas białe, bo za dużo by kradł uwagi i
Myślę, że byłby wtedy już kompletnie gwiazdą kolekcji i inne rośliny mogłyby się pogniewać o to, że kradnie im całą atencję. Skoro już przy filodendronach jesteśmy, pokażę Wam drugiego filodendrona ostatniego dzisiaj, czyli mojego filodendrona Bilietie. Jego najnowszy liść. Szczytówka. Miał dwa liście, trzeci się rozwijał, kiedy go dostałam, kupiłam, żeby go ukorzenić. Ukorzenił się ładnie, w międzyczasie rozwinął tego trzeciego liścia i to był on. W czasie ukorzenia go rozwinął, wypuścił korzenie, trafił do podłoża, jednocześnie wyszedł z witryny, czyli z około 90-100% wilgotności na regał, czyli na około 60% wilgotności. Nie marudził kompletnie, ładnie się przystosował do życia w podłożu, wypuścił przepięknego liścia niedawno, bo musiałam troszeczkę poczekać, aż się przystosuje. Mimo wszystko, no, liścier jest przepiękny i jestem zadowolona z tego, jak ładnie sobie poradził. Charakterystyczny dla filodendrona pomarańczowy ogonk liściowy. Mam dla Was taki protip, nie wiem, czy o tym słyszeliście, czy nie. Wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą. Mianowicie, jeżeli chcemy, żeby nasz filodendron Bilietie miał ogonk liściowy ku górze i rósł prosto, to on sam z siebie tego nie zrobi. On sam z siebie będzie rósł w taki sposób, że będzie nam tego liścia wyginał ku przodowi i te ogonki liścia będą rosły praktycznie na poziomo. Więc jeżeli chcemy, żeby te liście unosiły nam się ku górze razem z ogonkami liściowymi, to istotne jest, aby je podwiązywać i to najlepiej na wczesnym etapie rozwoju liścia, dlatego że później te ogonki liściowe stają się twarde, mało giętkie. Ten ogonek liściowy też już jest twardy. Ja swoje podwiązuję już wtedy, kiedy mam całą rurkę na zewnątrz i widzę, że ten liść się powoli zaczyna rozwijać, a ogonek się wydłuża, to już go wtedy podłapuję i później przesuwam tylko trochę wyżej. Widzicie, teraz przesunęłam wyżej, ten liść jest taki, ale za kilka dni, nawet może jutro, on już będzie bardziej pionowy, dlatego że wygnie się w stronę źródła światła. Filodendron Bilietie, proszę Państwa. Przepiękna roślina. Swoją drogą na mojej liście chciejstw jest filodendron Bilietie variegata. Natomiast to na pewno nie jest chcieństwo na ten rok. Nie dysponuję takim budżetem. Liczę na to, że albo stanie, albo po prostu kupię go dopiero wtedy, jak już skończę studia i zacznę pracować normalnie, zarabiać w normalny sposób i wtedy to myślę, że najszybciej w takim razie 2023 rok i wtedy będę mogła pomyśleć właśnie o Bilietie variegata. Chociaż ponoć jest to bardzo niestabilna, jeżeli chodzi o wariegację roślina, więc chyba będę musiała się zastanowić, bo jeżeli on zejdzie z ceny, to okej, okay, ale jeżeli nadal się będzie utrzymywał w takiej cenie, jakiej jest, czyli około 10 tysięcy złotych za sezonkę, to raczej zrezygnuję ze względu na to właśnie, że często gęsto one idą w rewers. Chyba, że uda mi się znaleźć matecznika, który jest dosyć stabilny. Wtedy oczywiście pewnie cena będzie większa. Z filodendronów na dzisiaj to wszystko. Przejdźmy sobie może do anturiów. Tutaj mamy również dwie pozycje. Pierwsze jest anturium pendens. Tutaj będziecie mieli zdjęcie, jak wyglądał, kiedy do mnie przyszedł. Była to maleńka sadzonka z dosyć jeszcze wtedy delikatnym systemem korzeniowym. Trafił u mnie do szkła, które swoją drogą muszę wyczyścić, ale zamówiłam sobie różne nawozy, które mi przyjdą po nowym roku, więc też pewnie po przetestowaniu dam Wam znać. Rośnie pięknie. On chyba wypuścił u mnie tego liścia. Ten liść wychodził, jak on do mnie przyszedł. Potem był ten liść. I ostatnio był ten liść. Możecie sobie porównać długość tego liścia i tego liścia. Różnica jest spora. I teraz wypuszcza kolejnego liścia. Mam nadzieję, że będzie jeszcze dłuższe niż ten tutaj. Do tego stopnia, że nie będzie się mieścił w miejscu, w którym stoi, bo tak naprawdę stoi on teraz tak, że ten liść dotykam już doniczek, które stoją obok. I choi, monarioides, która tam stoi. No, mam nadzieję, że będzie się pięknie rozrastał i będzie coraz dłuższy, bo naprawdę mi się ta roślina podoba. Rośnie bardzo szybko, bardzo ładnie, nie ma problemów. Tawka nawozów, którą dostaje i ogólnie nawozy, które mu daje, są dla niego odpowiednie. Czego nie można powiedzieć o drugim anturium, które dzisiaj Wam pokażę, mianowicie anturium magnificum, anturium welwetowe i jak widzicie tutaj stare liście żółkną i są wszystkie końce. Co by niektórzy twierdzą, że jest to grzyb. Nie jest grzyb. Mogłaby to być kwestia zawilgotnego powietrza. Wątpię. Zdecydowanie nie jest to kwestia zawilgotnego powietrza, tego, że on tutaj stał dość długi czas, zanim zaczęły się pojawiać te zmiany. Dopiero po zaczęciu przeze mnie podawania mu normalnej dawki nawozów tripartu od Bioral Hydroponics zaczęły się te zmiany i to jest na wszystkich moich welwetach. Więc ja raczej podejrzewałabym skład nawozowy, dlatego że ja podaję im dawkę taką, jak się powinno dawać roślinom w kwitnieniu. To może stanowić problem. Zamówiłam sobie, mówiłam Wam przed chwilą, że zamówiłam sobie inne nawozy. Zamówiłam sobie nawozy z Advanced Nutrition, jakoś tak, nie pamiętam teraz dokładnie.
ale ma je Magda z konta Die Body Lab, która stosuje pełną ich dawkę do antyrów welwetowych i sprawdza im się to, jeśli to dobrze, nie ma tych zmian, bo chciałabym sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Obstawiam również, że część z tych zmian może być spowodowana edemą, dlatego że pasowałoby miejsce i widzę też, że on czasami ma takie zmiany właśnie, które wskazują na edemy, na problemy z gospodarką wodną. Miejsce i nad tym również pracuję, natomiast to jest jego nowy liść. Jak widzicie, jest zdecydowanie większy niż poprzednie liście, a ma krótszy ogonek liściowy, co może oznaczać, że dostaje u mnie taką dawkę światła, że nie czuję potrzeby, żeby się wyciągać. Liść jest przepiękny, jest wciąż miękki, wciąż rośnie, wciąż jest lekko brązowawy. No mam nadzieję, że na nim się nie pojawią żółte plamy, chociaż na moim krystalinom przez długi czas tych żółtych plam nie było, po czym się nagle zaczęły pojawiać, natomiast tam bym jeszcze oprócz nawozu obstawiała też substrat, bo tam mam cięższy dużo substrat, bo tam jest mieszanka ceramisu z ponem, z keramzytem i wydaje mi się, że jak na szkła, tam jest dużo, zdecydowanie za niski dopływ powietrza i tam rzeczywiście te zaburzenia gospodarki wodnej mogą być dużo wyraźniejsze i planuję przesadzić, tylko że skończył mi się keramzyt, więc po nowym roku będę robić zamówienia komponentów do podłoża, zarówno hydroponicznego, czyli keramzytu, jak i do podłoża ziemnego. Dlatego, że mi się wszystko pokończyło i wtedy sobie zamówię i myślę, że przesadzę. No tak jak mówię, no mam nadzieję, że ten liść nie będzie miał jakichś wielkich zmian. Spróbuję z tym innym nawożeniem, zobaczę jak to pójdzie. Jeżeli to rzeczywiście będzie kwestia gospodarki wolnej, to będę musiała pomyśleć nad zmianą troszeczkę sposobu podlewania, na przykład lania mniejszej ilości wody do tego szkła. Albo nad zamontowaniem wiatraka bliżej właśnie tych roślin. Bo póki co puszczam na tą górne części regałów, a muszę sobie jeszcze zamontować drugi wiatrak na dolne, no i włączasz go zdecydowanie częściej niż raz na tydzień, albo raz na dwa tygodnie, na dwie godziny, prawda? No właśnie. A jeżeli nie wiecie, czym jest edema i jak przejawiają się zaburzenia gospodarki wodnej u roślin, to mam na ten temat nagrany film z cyklu Naukowa Środa, do którego bardzo serdecznie Was zapraszam. Z anturiów przeskoczymy sobie na syngonia i dzisiaj również mam do pokazania dwa syngonia. W sumie mam po dwie rośliny z trzech rodzajów, z czterech rodzajów i po jednej z dwóch. Sączyka już widzieliście i będzie jeszcze jedna hoja. A teraz przejdźmy sobie do syngoniów. Syngonium numer 1, czyli syngonium rai. Przepiękna roślina. Ostatnio dostałam pytanie, czym się różni syngonium rai od syngonium wendlandii. Syngonium wendlandii jest zielone, ma zdecydowanie cieńsze liście, mniej welwetowe. Syngonium rai jest ciemnobrązowe, ciemnozielone. Takie czekoladowe, kakaowe wręcz. Jak wychodzą młode liście, są przepiękne. Jak się popatrzy pod światło, to każdy liść może się mienić w inny sposób. Dodatkowo pod światłem mam taką właśnie fajną podświatę. Jeżeli chodzi o nerwy, to nerwy u wendlandii tamtego są białe, a tutaj są takie zielonkawe, neonowe powiedziałabym. I te liście są zdecydowanie grubsze. No, syngonium rai jest przepiękne. Kto mnie obserwuje trochę dłużej, to wie o tym, że ja syngonium rai uwielbiam. W ogóle uwielbiam syngonia wendlandii. Mam już syngonium rai, syngonium wendlandii i syngonium wendlandii green velvet. Jeszcze mi brakuje Randform i Scramble Egg i będę szczęśliwa. Chociaż na Scramble Egg to mnie też jeszcze przez jakiś czas nie będzie stać. Chyba, że zejdą sceny, w co raczej wątpię, prędzej pójdę tej w stronę wymianki, żeby je zdobyć. Wracając, syngonium rai, naprawdę bardzo szybko rosnąca roślina. Ja tu miałam dwie malutkie sadzonki. Te sadzonki są dosyć spore. Powoli będą potrzebowały jakiegoś wsparcia, żeby móc się wspinać. Myślę o desce. No i cóż, ja mogę więcej powiedzieć. Rosną pięknie, nie narzekają, jak to syngonia. Natomiast mają w sobie to coś. Wyróżniają się wśród innych syngoniów i jest naprawdę przepiękne. Będąc przy syngoniach, czas na syngonium numer 2, czyli syngonium Strawberry Ice, które było prezentem od Marysi, niespodzianką, dostałam je. Okazuję wam je dlatego, że wypuściło nowego liścia. I ten nowy liść, nie wiem czy to będzie widać, ale to jest Falkmoon. Pół liścia jest z wariegacją, a pół nie. Jest przepiękny. Może wam uda mi się to pokazać tak, żebyście wiedzieli w ogóle o czym mówię. O, możecie zauważyć, że jedna połowa jest taka jasna jak tej góra, a druga nie. Naprawdę przepiękna sezonka mi się trafiła. Z ogryska tak naprawdę. Znaczy miała liść, ale go zasuszyła. Tutaj dołem idzie cały czas ten drugi stożek wzrostu, natomiast on idzie dosyć powoli, mam nadzieję, że w końcu ruszy i pójdzie dalej, bo ma tendencję do rośnięcia na drzewko, więc mam nadzieję, że to zrobi, a nie, że się zatrzyma, bo rośnie góra, ale jestem bardzo się cieszę, że tutaj wyszedł taki halfmoonik, bo zapowiada się naprawdę piękna zabawa z wariegacją na tej roślinie. Co ciekawe, Strawberry Ice nie jest rośliną, która będzie miała wariegację na każdym liściu. To jest raczej tak, że na którym sobie wypuści, na innym nie i nie nazywałabym tego bezpośrednio rewersją, jeżeli co jakiś czas rzeczywiście się to pojawia. Taka po prostu jest natura Strawberry Ice i takie musimy je kochać, bo jest piękne.
kolejny rodzaj roślin, z których mamy dwóch przedstawicieli i są to begonie. Nie mogła zabraknąć begonii, ani choi. W każdym moim miesiącu ulubieńców, jak wiecie. I pierwszą z nich jest begonia chloristicta dark form bądź red form. Nie wiem, czy pamiętacie, jak miałam troszeczkę więcej. Zostałam z trzema sezonkami, inne są w innych domach. Z trzema sezonkami, które posadziłam razem. I tak się teraz prezentują. Naprawdę piękna begonia. Tutaj widzicie bez żadnych filtrów, chociaż też nie wiem, jak to jest światło ustawione. Każdy z Was ma pewnie na ekranie troszeczkę inne filtry ustawione swoim, więc w różny sposób to widzicie, ale kiedy liść wychodzi, jest taki... O, tutaj macie. Takiego malutkiego listka, to on jest najpierw właśnie taki czerwonawy, z odrobiną zieleni. Później jak się robi troszeczkę większy, to jest taki jak tu. No i później przedstawia się właśnie w taki sposób, jak tutaj widzicie. Jest naprawdę przepiękna roślina, u mnie dosyć duża. Rośnie u mnie w witrynie, czyli ma dosyć wysoką wilgotność. Czasami jak dotknie innej doniczki, to zaczynają się pojawiać takie mokre plamy, które potem zasychają. To samo tutaj, jak miało dłuższą przerwę w podlewaniu, to liście musiało klapnąć i dotknąć terakotowej doniczki, która ciągnie wilgoć, więc musiała być delikatnie wilgotna. Natomiast ta begonia jest krzyżkowata, ale ona sama swojego ciężaru nie utrzyma, jak większość begonii. I ja tutaj z drucików ogrodniczych splotłam sobie i je podpiłam, bo już mi zaczynała wykładać. Natomiast no, sama w sobie begonia jest przepiękna i mam nadzieję, że będzie jeszcze większa. Czekam aż zakwitnie, żeby móc ją zapylić jakąś ciekawą begonią. Chociaż może niech nie kwitnie tak szybko, albo niech kwitnie. Pobiorę sobie od niej pyłek, a zapylę po prostu któreś moje inne terrorystyczne begonie z tych mniejszych, jak już w końcu kiedyś zakwitną. Natomiast ta begonia jest przepiękna, mi się ona bardzo podoba. I wszystkim zastanawiającym się nad nią ją serdecznie polecam, dlatego że jeszcze niedawno ona była dosyć tanio dostępna. Nie wiem, czy dalej jest produkowana i czy dalej dociera na nasze rynki z Tissue Culture. Moje są z Tissue Culture i mają się dobrze. I obiecana begonia numer 2, jedna z moich najnowszych begonii, czyli begonia Julau. Chyba nie widać tego na kamerze, ale te wszystkie paski przebarwienia, które widzicie, są różowe. Są różowe, u mnie bardziej różowawe niż różowe, ale są. Ona jak do mnie przyszła, to miała te dwa dolne liście tylko. Ten trzeci został wyprodukowany u mnie i tutaj z tyłu produkuje również czwarty liść. Tam u góry idzie kolejny. Ma bardzo grube liście, nie spodziewałam się tego patrząc na nią. I póki co jest w tym podłożu, które ją kupiłam i nie planuję jej przesadzić, dopóki nie zobaczę, że jest jej ciasno. Jestem zadowolona. To na pewno nie było ostatnie zakupy od tej osoby, mam tam odłożoną, znaczy mówiłam, że chcę Bipinnatifidę jeszcze, miałam się odzywać przed świętami, ale były duże mrozy, więc się nie odzywałam, więc myślę, że się odezwę po nowym roku o tą Bipinnatifidę i przy okazji zapytam, czy nie są dostępne jeszcze jakieś inne begonie, bo naprawdę skradły moje serce. Są po prostu przepiękne. I są tak urocze, jak są takie malutkie, że żałuję, że one już takie na zawsze nie zostaną. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jak pięknie wygląda moja floristika, to będą zwiększą. Myślę, że jak damy im odpowiednią podporę, też będzie się pięknie prezentować. I ostatnia roślina na dziś. Tej nieśmiało cały czas zagląda ten mój piękny storczyk. Zakochana jestem. I ostatnia roślina na dziś to choja. Jedna choja. Dzisiaj tylko jedna. Jest to akurat choja Snow Caps. Z matecznika Snow Caps Selek, aczkolwiek u mnie wybarwia się bardziej jak Snow Caps, no liście od Snow Caps Select też jej się zdarza wypuszczać. Jest to lakunoza oczywiście. Ja uwielbiam lakunozy wszelkiej maści, mam ich dosyć sporo, mam nadzieję, że będę miała ich więcej. No, dlaczego ją pokazuję? Dlatego, że ona rośnie bardzo szybko, bardzo ładnie naprawdę. Zastanawiałam się przez jakiś czas, czy będę chciała ją podpiąć, czy zwisać. Zdecydowanie będę chciała jednak, żeby się zwisała, bo widzę, że jak ona teraz podrasta i zaczyna się przeginać, że to po prostu będzie wyglądać według mnie pięknie. Może dołączyć tutaj na parapet, żeby ładnie rosnąć. Może będzie zwisać gdzieś kaskadą z góry półki. Zobaczymy, jak się ułoży. Niemniej jednak jest naprawdę przepiękna choja, która chyba też ostatnio spadła odrobinę sceny. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to ją jak najbardziej polecam. Bo jest tego warta. Liść, struktura liścia, kształt liścia, splash, kwiaty. Wszystko jest przepiękne. Z grudniowych ulubieńców to by było wszystko. W ten sposób zakończam poprzedni rok, a najbliższy film, który się pojawi, będzie dotyczył moich planów na rok 2022, a mianowicie planów roślinnych. Na czym chciałabym się skupić, co chciałabym się dowiedzieć, w czym chciałabym się podciągnąć. Myślę, że też porozmawiamy sobie o tym, jakie mam plany dotyczące tego kanału, w którą stronę chciałabym pójść i tak dalej. Zostawiam Was z tymi moimi ulubieńcami i chciałabym się od Was dowiedzieć, kto Was zachwycił w grudniu, albo kto był Waszym ulubieńcem w całym poprzednim roku. No bo w sumie możemy teraz zrobić podsumowanie. Dajcie znać. Życzę Wam pięknego nowego roku.
pięknego weekendu i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.